Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znów amortyzator, ale będzie troszeczkę więcej. Mianowicie będziemy robić tłumik chargera, to jest jedynka, z tego co pamiętam. Będziemy w nim wymieniać olej, bo gdzieś, gdzieniegdzie tutaj słychać po prostu nierówną pracę. Więc jest gdzieś po prostu zapowietrzony. Spuścimy olej, wlejemy nowy. Pokażę wam, jak ja to robię. Więc zaczniemy sobie od rozbierania. Wygląda. Postaram się rozkręcić górną część. Ogólnie rzecz biorąc, tu jeszcze można rozkręcić ten element z gumą. Tak samo ten element z gumą, ale tego nie będziemy robić. To też jeszcze można wykręcić, to też tu zostaje, nie potrzebujemy tego demontować. Demontujemy tą górę. Potrzebujemy zdemontować ten zimmer tu w środku. On jest ciężki do zdemontowania. Niekiedy wyskakuje za pierwszym razem, się fajnie chwyci, ale niekiedy jest z tym problem. 2 hours later. Więc tak, po próbach udało się to wyciągnąć. To jest w środku, tu, pod tym. Teraz musimy sobie to zdemontować. I tak naprawdę to by było na tyle z tego, z rozbierania. Możemy przejść do oczyszczenia. Żeby żaden brudź tam nie dostał. To jest niestety dość delikatne. No i wiadomo, że każdy pyłek, brud, kamyczek powoduje rysy w środku. Warto to się do tego przyłożyć, żeby nie było jakiegoś problemu. Też mamy przeczyszczone. Pan sobie wsadzimy do środka jeszcze papierek czyściutki nowy. Jak nie macie czym przepchać, to możecie tym. Teraz mamy pewność, że w środku jest czysto. To sobie możemy ściągnąć. Też sobie w środku przeczyścimy. Tu jest tylko jedna uszczelka. Tu w środku. Jeszcze pokażę. Tak. Jest tak. Z jednej. Naprawdę? Okej.
Jeszcze został nam tu otwór do wyczyszczenia. Weźmiemy sobie świeżą. Widać, jak to jest brudne. Lepiej to właśnie robić do góry nogami, żeby przypadkiem jakiś kawałek nie wpadł do środka. Lepiej, żeby olej wyciekał tędy, niż brud wpadał do środka. Jeszcze sobie na wszelki wypadek weźmiemy. Czyszczenia tłumika to tego było wszystko z tego chargera. Przytrzymam na mikrofonu. Co jeszcze dla pewności warto zrobić? Oczywiście nie lejemy starego oleju, więc ja sobie tylko wezmę zrobić tak. Troszeczkę benzyny sobie tam nalejemy. Wstrząśniemy. Część tędy. Żebyśmy mieli 100% pewność, że wszystko, co niepożądane, wypadło. Czyściutko. Sobie odkładamy to stary olej. Więc przechodzimy do składania. Potrzebujemy zrobić tak. Sobie odtuścić. Ja już to zrobiłem wcześniej. Żeby nam się przypadkiem nie rozkręcił. Bo już raz taki przypadek miałem. Tyle tutaj wystarczy. Pamiętajcie, żeby tutaj też sobie odtuścić. Też to już wcześniej zrobiłem. Kręcamy z wyczuciem, nie na hama. O, jeszcze dokręciłem to ręcznie. Ten element po prostu był dość luźnawy. Tak jak mówiłem, tu jest gwint i tu jest gwint. Uciekło. Jakoś roz... O, czym to zrobimy? Rozprowadzić. Dobrze. Teraz wkładamy tą uszczelkę z powrotem. Ona jest dość twarda. To łatwo nie będzie chciała tam wejść. Więc mamy to wszystko już wsadzone. Teraz wkładamy sobie to tu. Delikatnie, żeby nie uszkodzić uszczelki. I do końca. Montujemy. Jeszcze raz przeczyścimy. Teraz delikatnie tu tą uszczelkę. Dużej ilości. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, to tu jest stosowany olej 3WT do tych tłumików z Maxime i ona ma lepkość 40 stopnia Celsjusza. Więc mamy już to
zrobione. Teraz rzeczą jest taka czynność, jak wprowadzenie tego do środka. Oleju. Czekamy sobie chwileczkę, bo tym ruszaniem, mimo że zrobiliśmy powoli, to i tak się na pewno nam spieniło, więc odczekamy moment i poruszamy jeszcze raz, żeby wszystkie bąbelki nam wyleciały. Zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, takie dość ważnej. Pamiętajcie, żeby to było maksymalnie odkręcone pokrętło, które jest od spodu rebounda. Ten element tutaj z pokrętła warto jeszcze go też rozebrać dalej, bo i tak trzeba było to wyciągnąć w całości, a to jeszcze o, uciekło, ale mamy i jeszcze to potrzebujemy sobie to chwycić i wyciągnąć. Teraz to wkładamy, będziemy odpowietrzać. Tak, bąbelki już wszystkie wyleciały. Dodamy sobie już maksimum tego oleju. Okay. Na pewno nam coś wyleci. I wkładamy to. Wszystkie bąble nam już wyleciały. Teraz sobie wkładamy ten oto seger. Jak w poprzednim wypadku, teraz będzie ciężko go wsadzić, ale myślę, że raczej radę damy. To już sobie zrobiliśmy. Wkładamy ten koreczek do końca. No i mamy gotowy charger. Z nowym olejem. Wytrzemy sobie po prostu to wszystko z oleju. Dobrze. Charger jest i pełna cisza.
nie ma żadnego hałasu. To jest dobrze zrobiony charger. Teraz musimy sobie posprawdzić, czy wszystko działa. Sobie podkręcimy tutaj na maksa. I no i już jak widać działa. Ja już sam odskakuję. Teraz pokrętełko tu. Najprościej, najlepiej to w to wkręcić. Weźmiemy sobie imbusik. Ups, większy. Zablokowany. Wszystko działa. Więc tak mamy poprawnie, moim sposobem, odpowietrzony i wymieniony olej w chargerze jedynce. Więc to było na tyle z dzisiejszego odcinka, jak wymienić olej w chargerze, go wyczyścić. Mam też informację, że jeśli chodzi o kanał Clinic Bike, wszystkie po prostu ostatnio trochę się u nas dzieje i czasami nie nadążamy z nagrywaniem w dane dni. Więc jeśli chcecie być na bieżąco co i dlaczego, to zapraszam na naszego Instagrama Clinic Bike. No tam będziemy się starać teraz nagrywać informacje, jakby na przykład coś było nie tak, że odcinek będzie później, to damy informacje. Więc jeśli chodzi o kanał, to tyle, a jeśli chodzi o ten odcinek, no to też kończymy. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, komentować, subskrybować i do zobaczenia.